Witam ponownie w zamku Czchowie, pod zamkiem Czchowie dokładnie. Tym razem, co zauważyłem, tablicę, szanuj zieleń, kosze na śmieci, ławeczki, kosze na śmieci i szanuj zieleń. Chociaż z drugiej strony tam jest, nie z tej może. Czchów znajduje się na trasie między Wojniczem a Nowym Sączem. Dla zainteresowanych, którzy chcieliby pozwiedzać, zapraszam. I tu mamy wszystko. Co tutaj znaleziono, z czego się zamek składa, gdzie co było montowane. Także spore grodzisko to było. Podążając alejką Śledeku Średniowiecznego w stronę zamku spotykamy na swojej drodze liczne obiekty militarne okresu średniowiecza. Zamek w Czchowie był atakowany przez Tatarów, najprawdopodobniej podczas trzeciego najazdu na Polskę. Było to mieć miejsce w latach 1280-1287. Z góry zamkowej w tym czasie było zapewne chronione drewnianą palisadą potwierdzającą to przepalone belki należne przy murze zamkowym. Wymierzony atak tatarski i zniszczenie drewnianych fortyfikacji zmusiły mieszkańców zamku do budowania kamiennych murów obronnych. Jak mógł wyglądać ten atak tatarski? Pisze Andrzej Szpunar. Grad strzał pada na zamek i jego obrońców. Zamek atakowany jest z marszu strzały zapalające podpalają drewniane często koły. Obrońcy wycofują się do wieży ostatecznej obrony. Niszczą pomosty i blokują wejście. Publikacja Dzieje Gminne Czchowa. Taki scenariusz zdarzeń potwierdzają znaleziska bełtów. Kurz. Takich właśnie kurz. To są bełty. A dziedzińcom zamkowym strzelano z wieży na dziedzinie zajęty przez napastników. Bełty i kusze. No idziemy dalej. Reszta będzie w środeczku. Może coś ciekawego, oprócz tego co już było filmowane będzie. No i co to proszę bardzo, dobudowano. Tego nie było. Tu też będzie zrobiono. Przede wszystkim zrobiono takie płotki jak tutaj są. Bardzo ładnie to wygląda. Próbuję kiedyś od dołu zejść i zobaczymy jak to będzie wyglądało.